Księga Duchów, Allan Kardec. Witam wszystkich słuchaczy bardzo serdecznie. Oto zaczyna się bardzo interesujący nowy cykl z książki Księga Duchów. Kim był Allan Kardec? Ta książka nie jest fantazją autora. Choć sam autor występuje tutaj pod pseudonimem, był on postacią realną i fizyczną, żyjącą we Francji i tworzącą we Francji. Jest to postać i książka bardzo kontrowersyjna. Na Netflixie możecie zobaczyć sobie film pod tytułem Kardec, który dałby wam taki wgląd, kim był ten pisarz, kim był ten człowiek, w jakich czasach on żył, w jakim środowisku się obracał i jak zaczęła się jego wielka przygoda z duchami. Księga Duchów jest to pozycja, która wywołała liczne dyskusje w świecie naukowym oraz przyczyniła się do powstania ruchu społecznego o światowym zasięgu. Została ona przetłumaczona na kilkadziesiąt języków. Wiele razy została wznawiana. W samej tylko Francji została wznawiana ponad 100 razy. Jest to książka, która cieszy się ogromną popularnością wśród miłośników parapsychologii, ezoteryki, filozofii i religii. W Polsce nie ukazała się jak dotąd w całości. Najbardziej znana jest jej wersja, taka dosyć okrojona, z 1936 roku. Książka Allana Kardeca została umieszczona w indeksie ksiąg zakazanych, w indeksie kościelnym. I w związku z tym miała małe zainteresowanie Polaków spirytyzmem i badaniami zjawisk mediumistycznych. W dzisiejszych czasach, w erze wodnika, gdzie wszystko co tajemnicze i zagadkowe zaczyna cieszyć się na nowo wielkim zainteresowaniem. A co można powiedzieć na temat twórcy tej książki? Otóż ustalenie szczegółowej biografii autora tej książki jest dosyć trudne i skomplikowane, ponieważ on sam unikał wypowiadania się na temat swojego życia osobistego i chciał chronić po prostu swoją rodzinę przed szykanami i przed przeciwnikami. Tak naprawdę nazywał się Hippolyte Léon Denisard Rivial i swego czasu był znanym wykładowcą i dydaktykiem. Jego pseudonim wiązał się z faktem, że początkowo chciał zachować anonimowość, ponieważ wyjawienie jego autorstwa, jego prawdziwego nazwiska wiązałoby się z reperkusjami, ponieważ był on wykładowcą, nauczycielem, a w tamtych czasach musiał świecić przykładem. Samo nazwisko, imię i nazwisko Allan Kardec zostało przyjęte przez niego z tego względu, że uważał on, że nosił to imię i nazwisko w jednym z poprzednich wcieleń, o czym został on poinformowany przez jednego z duchów w czasie seansu. Istniejące biografie Kardeca oparte są więc na dokumentach pisanych oraz na relacjach osób znających go i współpracujących z nim w różnych okresach. Jak rozpoczęła się jego kariera nauczycielska? A więc około stycznia w 1823 roku Rival przeprowadził się do Paryża, gdzie zaczął pracować jako nauczyciel oraz tłumaczyć niemiecko i angielskojęzyczne teksty. Dwa lata później został założycielem i dyrektorem szkoły podstawowej, a w 1826 roku założył Instytut Rival, zwany także Instytutem Technicznym. W środowisku literatów i wychowawców, w którym się obracał, Rival poznał panią Amelię, nauczycielkę, która została jego żoną. Amelia dostrzegła w nim przyjaznego myśliciela, pełnego godności i doświadczenia. Uważała też go za człowieka wesołego i komunikatywnego. Była od niego o 9 lat starsza. Rival był człowiekiem wielu towarzystw naukowych, współpracownikiem rozmaitych instytucji i laureatem wielu nagród.
Rywal wieczorami poza pracą poświęcał się gramatyce, arytmetyce i studium pedagogicznym oraz tłumaczeniu prac naukowych. Jako lingwista biegle posługiwał się niemieckim, angielskim i holenderskim. Znał też łacinę, starofrancuski i kilka języków nowożytnych. We Francji był uważany za jednego z lepszych współczesnych gramatyków. W latach 1848-1849 Rival zajmował się badaniami magnetyzmu zwierzęcego i somnambulizmu. Jego współcześni twierdzą, że był człowiekiem zrównoważonym i spokojnym, zaś we wszelkie prace wkładał metodyczny wysiłek i chłód racjonalnie myślącego naukowca. Początkowo nie dawał też posłuchu sensacjom o wirujących stolikach i uporczywie odmawiał zapaleńcom, próbującą zaciągnąć go na seans, mimo że początkowo nie dawał też posłuchu sensacjom o wirujących stolikach. W tamtym czasie w Paryżu była to rzecz bardzo znana wszystkim. Znana i modna. Wszyscy liczący się ludzie chcieli brać udział w seansach spirytystycznych, ponieważ w lokalach stoliki same lewitowały i wirowały. Właśnie Rival nie chciał wierzyć w to wszystko. Myślał, że to jest jakaś sztuczka. W tamtych czasach wszelkiego rodzaju zabawy z duchami stały się bardzo modne i popularne. Właściwie to w XIX wieku cała Francja oszalała na ich punkcie, a mnogość zjawisk i osób je obserwujących nie mogła nie podniecać umysłów naukowców. W 1854 roku jeden z paryskich felietonistów pisał, że wzdłuż całych pól elizejskich i Montmeru nie było chyba ani jednego stolika, który by nie wirował. Uczestnictwo w seansach stało się wręcz towarzyskim obyczajem. W maju w 1855 roku Rival wziął udział w przyjęciu zorganizowanych w salonach pani Roger, słynnego medium somnambulicznego, czyli tych, którzy lunatykują. Spotkał tam urzędnika państwowego nazwiskiem Patier, człowieka zrównoważonego, który cieszył się zaufaniem wielu osób. Ten, wspomagany przez niejaką panią Plain-Massion, szczegółowo opowiedział mu o seansach, w których sam uczestniczył i zaprosił do wzięcia udziału w eksperymencie. Rival ugiął się pod presją towarzystwa, a gdy przybył do domu tej pani, tym chętniej, że zaproszenie na odbywające się tam spotkanie przyjął to również René Taillandier, francuskiej Akademii Nauk, który zajmował się tymi zjawiskami od pewnego czasu. No cóż, po pierwszym razie nie był za bardzo zachwycony. Jego pierwsze wrażenia były raczej zniechęcające, był dosyć sceptyczny, ale właśnie ten Taillandier nalegał, żeby jego kolega, autor mniejszej księgi duchów, przestudiował jego zeszyty, a miał ich aż 50. Te zeszyty zawierały różnego rodzaju raporty wcześniejszych spotkań odbytych w ciągu ostatnich 5 lat. Było to swego rodzaju wyzwaniem, zakładem. To komu udowodni rację. Rival przyjął to wyzwanie. I praca tak go zainteresowała, aż w końcu się przekonał, że to wszystko jest realne i prawdziwe. I od tamtej pory zaczął sam studiować te wszystkie zjawiska. Poświęcił lata swego życia, poświęcił się naprawdę kompleksowym badaniom spraw, które wielu ludziom wydawały się nadnaturalnymi. Rival dążył do ustalenia racjonalnych przyczyn zjawiska wirujących stolików oraz opisania rządzących nimi praw. W swoim charakterze drzemał w nim wielki naukowiec i chciał wszystko rozebrać na części pierwsze. Chciał zrozumieć, jak, co i dlaczego działa. Współpracował z licznymi mediami, uczestniczył w setkach seansów, sporządzał dokumentację, studiował tysiące raportów z przeprowadzonych na całym świecie eksperymentów. Wkrótce badaniami objął też innego rodzaju zjawiska mediumiczne, podejmując próbę ich wyjaśnienia i systematyzacji. Efektem wieloletnich studiów Rivala było kilkanaście opracowań opublikowanych pod pseudonimem Alan Kardec. Czytelników jego prac interesował fakt, że oto spotykają się z nową teorią, jeśli chodzi o wymiar naukowy, filozoficzny i moralno-etyczny. Jest to nowa teoria porządkująca problematykę kontaktów człowieka ze sferą pozamaterialną, będącą niejako uzupełnieniem idei głoszonych przez tzw. nowoczesnych spirytualistów. Ta książka stała się natychmiast
bestsellerem i wkrótce wydawano ją powtórnie w stale zwiększanych nakładach. Otrzymywał on masę listów od ludzi, którzy chcieli znać odpowiedzi na swoje pytania. By uniknąć oszustw i zweryfikować ewentualne rozbieżności, takie same pytania zadawał w wielu miejscach przy wykorzystywaniu różnych mediów i uzyskiwał również odpowiedzi, które były dawane przez rozmaite duchy. To dlatego zarówno w Księdze Duchów, jak i w kolejnych pracach Kardeka, zawierających komunikaty z seansów spirytystycznych, czytelnik znajduje powtórzenia tych samych treści prezentowane w rozmaitych kontekstach. Dzięki swoim pracom Rywal stał się jednym z największych autorytetów w tej dziedzinie i jednocześnie celem wielu ataków. Miał on wielu przeciwników nowego ruchu społecznego. Jego żona określiła naukę duchów, określiła to pewnego razu przed sądem, że spirytyzm jest nauką, która dowodzi metodą eksperymentalną realności istnienia duszy i jej nieśmiertelności. Dostarcza nam pewności kontaktów między żywymi i tymi, których nazywa się zmarłymi. Spirytyzm jest filozofią, która opowiada wszystkim aspiracją serca i rozumu. Koniec cytatu. Prace Rivaila dowiodły, że w zjawisku wirujących stolików, tak samo jak i w innych zjawiskach zachodzących podczas seansów spirytystycznych, nie ma nic nadprzyrodzonego. Wszystko opiera się na prawach natury, które wcześniej nie zostały odkryte przez człowieka. Allan Kardec, autor książki i innych prac związanych ze spirytyzmem, zmarł 31 marca 1869 roku. Na jego pogrzeb przybyło tysiące ludzi. Na jego nagrobku umieszczono motto: narodzić się, umrzeć, odrodzić ponownie i wciąż się rozwijać. Takie jest prawo. A teraz przejdźmy do samej treści książki. Księga Duchów, zawierająca zasady teorii spirytystycznej o nieśmiertelności duszy, naturze duchów i ich związkach z ludźmi, o prawach moralnych, życiu obecnym, życiu przyszłym oraz o przyszłości ludzkości. Według nauki przekazanej przez duchy wyższe przy współpracy licznych mediów. Wprowadzenie do studiów nad teorią spirytystyczną. Dla określenia nowych rzeczy potrzeba nowych słów, zgodnie z wymogami przejrzystości językowej, celem uniknięcia zamieszania towarzyszącego wieloznaczności tych samych terminów. Wyraz spirytualny, spirytualista, spirytualizm posiadają ściśle określone znaczenia. Nadawanie im nowych do wykorzystania przy omawianiu teorii duchów byłoby więc mnożeniem przypadków już i tak licznych dwuznaczności. Istotnie, spirytualizm jest przeciwieństwem materializmu. Kto wierzy, że posiada w sobie coś poza materią, ten jest spirytualistą. Lecz z tego nie wynika, że wierzy także w istnienie duchów i ich komunikowanie się ze światem widzialnym. Zamiast określenia spirytualistyczne i spirytualizm wykorzystujemy tu, aby nazwać ten ostatni pogląd terminem spirytystyczny i spirytyzm, których forma przywodzi na myśl ich pochodzenie i sens rdzenia. Dzięki temu są doskonale zrozumiane przy jednoczesnym zachowaniu właściwego znaczenia terminu spirytualizm. Mówimy więc, że podstawą teorii spirytystycznej, czyli spirytyzmu, są związki istniejące między światem materialnym i duchami, czy istotami świata niewidzialnego. Adeptami spirytyzmu będą więc spirytyści. Szczegółowo rzecz ujmując, Księga Duchów zawiera teorię spirytystyczną powiązaną jako jeden z elementów z ogólną teorią spirytualistyczną. Oto powód, dla którego nad tym tytułem widnieje określenie filozofia spirytualistyczna.
Jest także inny termin, co do znaczenia którego należy się porozumieć, gdyż jest to jedno z kluczowych pojęć całej teorii moralnej, jest także przedmiotem wielu sporów wymagających właściwego określenia. Chodzi o wyraz dusza. Rozbieżność opinii na temat natury duszy bierze się z faktu, że każdy wykorzystuje ten termin na swój sposób. Wszelkich dyskusji pozwoliłby uniknąć tylko doskonały język, którym każda idea byłaby określona właściwym wyrazem, posiadając jeden termin dla każdej rzeczy. Wszyscy by się wtedy zrozumieli. Jak sądzą niektórzy, dusza jest zasadą organicznego życia materialnego. Nie posiada własnej egzystencji i przestaje istnieć, gdy życie się kończy. Jest to czysty materializm. W takim ujęciu obrazowo mówi się o roztrzaskanym instrumencie, który nie jest już w stanie wydać dźwięku. On nie posiada duszy. Według tej koncepcji dusza jest skutkiem, nie przyczyną. Inni wierzą, że dusza jest pierwiastkiem inteligencji, powszechnym czynnikiem, z którego każda istota czerpie jakąś część. Według nich w całym wszechświecie istnieje tylko jedna dusza, rozdzielająca swe cząstki między istoty inteligentne za ich życia. Po śmierci każda z tych cząstek powraca do wspólnego źródła, gdzie miesza się z całością, tak jak rzeki i strumyki powracają do morza, z którego wzięły swój początek. Koncepcja ta różni się od poprzedniej tym, że zakłada istnienie w nas czegoś poza materią oraz że po śmierci coś pozostaje. Byłoby to jednak mniej więcej tak, jakby nie pozostawało nic, ponieważ nie posiadając już indywidualności, nie bylibyśmy świadomi samych siebie. Zgodnie z tą koncepcją, uniwersalną duszą byłby Bóg, a każda istota stanowiłaby część bóstwa. Jest to jedna z odmian panteizmu. Jeszcze inni utrzymują, że dusza jest bytem umysłowym, odrębnym, niezależnym od materii, które zachowuje swoją indywidualność po śmierci. Niewątpliwie jest to znaczenie najbardziej rozpowszechnione, bowiem pod taką czy pod inną nazwą, ową ideę bytu trwającego po śmierci ciała spotyka się u wszystkich ludów bez względu na stopień ich ucywilizowania. Koncepcja ta, według której dusza jest przyczyną, a nie skutkiem, to teoria spirytualistów. Nie rozpatrując wartości tych koncepcji i skupiając się jedynie na lingwistycznej stronie zagadnienia, twierdzimy, że owe trzy zastosowania wyrazu dusza dotyczą trzech odrębnych idei, z których każda wymagałaby oddzielnego potraktowania. Wyraz ten ma więc potrójne znaczenie. Toteż każdy ma rację, ustalając definicję ze swego punktu widzenia. Problem w tym, że język posiada tylko jeden wyraz dla określenia trzech idei. Celem zlikwidowania tego zamieszania należałoby zawęzić znaczenie wyrazu dusza do jednej z nich, obojętnie której. Wszystko jest bowiem kwestią umowy opartej na wzajemnym porozumieniu. Nam wydaje się rzeczą najbardziej logiczną uwzględnienie tego wyrazu w jej najpopularniejszym znaczeniu. Dlatego też duszą nazywamy istotę niematerialną i zindywidualizowaną, która znajduje się w nas i żyje nadal po śmierci ciała materialnego. Nawet jeśli istota ta nie istniałaby i była jedynie tworem wyobraźni, potrzebowalibyśmy jakiegoś terminu do jej określenia. Wobec braku specjalnych określeń do dwóch pozostałych idei nazywamy zasadą życiową, zasadę życia materialnego i organicznego, bez względu na jej pochodzenie, wspólną dla wszystkich istot żyjących, od roślin po człowieka. Skoro może istnieć życie nieoparte na zdolności myślenia, to czy taka zasada życiowa jest czymś odrębnym i niezależnym? Określenie witalność nie wyrażałoby tej samej idei. Jedni uważają, że zasada życiowa jest właściwością materii, zjawiskiem, do którego dochodzi, gdy materia znajduje się w pewnych określonych warunkach. Według innych, i jest to idea najbardziej popularna,
Tkwi ona w jakimś specjalnym, wszechobecnym fluidzie, z którego każda istota czerpie za życia i asymuluje pewną jego część. Tak jak ciała bezwładne absorbują światło, byłby to więc fluid życiowy, który, jak sądzą niektórzy, może być niczym innym, jak tylko przetworzonym fluidem elektrycznym, zwanym także fluidem magnetycznym, fluidem nerwowym. Jakkolwiek by to nie było, nie sposób zaprzeczyć, bo tego dowodzą obserwacje, że u istot organicznych występuje pewna wewnętrzna siła, będąca przyczyną zjawiska życia, trwającego dopóki siła ta istnieje, że materialne życie jest zjawiskiem wspólnym dla wszystkich istot organicznych i nie zależy od inteligencji czy od myślenia, że inteligencja i myślenie są właściwościami charakterystycznymi dla pewnych organicznych gatunków. W końcu, że spośród wszystkich gatunków organicznych obdarzonych inteligencją i zdolnością myślenia, jednym obdarzonym wyjątkowym poczuciem moralności, co daje mu przewagę nad pozostałymi gatunkami, jest człowiek. Zgadza się też, że wieloznaczne pojmowanie duszy nie wyklucza ani materializmu, ani panteizmu. Również spirytualista może rozpatrywać duszę w kontekście jednej z owych dwóch pierwszych definicji, nie ujmując idei zindywidualizowanej istoty niematerialnej, którą nazwie w inny sposób. Pojęcie to nie przynależy więc do jednej tylko teorii. Jest to zamienne określenie, które każdy przyjmuje według swego upodobania i tak dochodzi do niekończących się dyskusji. Zamieszania można by było uniknąć, gdyby w trzech wymienionych przypadkach używało się wyrazu dusza opatrzonego odpowiednim określeniem precyzującym punkt widzenia, którego się wywodzi, lub konkretne zastosowanie. Byłoby to więc ogólne określenie oznaczające jednocześnie zasadę życia materialnego, inteligencji i poczucia moralności, którego sens rozróżniałoby się przy pomocy odpowiedniego atrybutu, jak to się dzieje w przypadku gazów, które rozróżniamy jedne od drugich, dodając odpowiednie przedrostki. Można więc mówić, i tak chyba byłoby najlepiej, dusza życiowa o zasadzie życia materialnego, dusza intelektualna o zasadzie inteligencji i dusza spirytystyczna o zasadzie naszej indywidualności po śmierci. Jak widać, w grę wchodzi tylko dobór odpowiednich słów, lecz kwestia wzajemnego zrozumienia się jest tu bardzo istotna. Wobec powyższego dusza życiowa jest wspólna wszystkim istotom organicznym, roślinom, zwierzętom i ludziom. Dusza intelektualna właściwa jest ludziom i zwierzętom, a duszę spirytystyczną posiada jedynie człowiek. Uznaliśmy za konieczne zamieścić wszystkie te wyjaśnienia, bowiem teoria spirytystyczna opiera się w szczególności na istnieniu w nas pewnej istoty, niezależnej od materii i żyjącej nadal po śmierci ciała materialnego. Ponieważ w pracy tej często będziemy używać pojęcia dusza, dlatego istotnym było ustalenie znaczenia, jakiemu będziemy przypisywać, aby nie zrodziło się żadne nieporozumienie. Powracamy teraz do głównego tematu niniejszego wypowiedzenia. Jak każda nowość, teoria spirytystyczna posiada swoich zwolenników i przeciwników. Spróbujemy odpowiedzieć na kilka zarzutów tych ostatnich, rozpatrując wartość motywów, na których się opierają. Jednocześnie jednak nie roszcząc sobie prawa do przekonania wszystkich, ponieważ istnieją ludzie wierzący, że światło zostało stworzone tylko dla nich. Zwracamy się do życzliwych osób, wolnych od uprzedzeń i przesądów, które szczerze pragną dowiedzieć się czegoś, a wykażemy im, że większość zarzutów stawianych teorii spirytystycznej jest skutkiem niedokładnej obserwacji oraz zbyt łatwego i szybkiego osądzania rzeczywistości. Najpierw przypomnijmy w kilku słowach serię następujących po sobie zjawisk, które przyczyniły się do narodzin tej teorii. Pierwszym zaobserwowanym faktem było poruszenie się różnych przedmiotów. Określono to ogólnie mianem wirujących stolików lub tańca stolików. Do zjawiska, które zostało dostrzeżone prawdopodobnie najpierw w Ameryce, czy może raczej powtórzyło się w tych stronach, gdyż w historii wiadomo, że miało miejsce już w czasach najdawniejszych.
Dochodziło do dziwnych okoliczności, takich jak niezwykłe hałasy czy stuknięcia, bez znanej oczywistej przyczyny. Stąd zjawisko to szybko przeniosło się do Europy i innych części świata. Początkowo wzbudzało wielką nieufność, lecz ogromna liczba doświadczeń już wkrótce nie pozwalała wątpić w jego realność. Jeśli zjawisko to ograniczałoby się wyłącznie do ruchów przedmiotów materialnych, można by je było wyjaśnić jako efekt działania przyczyny czysto fizycznej. Daleko nam jeszcze do znajomości wszystkich ukrytych czynników natury, jak i wszystkich właściwości zjawisk już nam nieobcych. Choćby tylko wynalazek elektryczności. Codziennie przyczynia się do pomnażania liczby dostarczanej człowiekowi nowych środków, których przeznaczenie będzie, jak się wydaje, rzucenie nowego światła na naukę. Nie jest więc wykluczone, że to energia elektryczna, modyfikowana w określonych warunkach czy przez jakiś nieznany czynnik, mogła być przyczyną tych ruchów. Występowanie większego skupiska ludzi z wielokrotniającego siłę oddziaływania przemawiałoby za hipotezą, gdyż można by traktować tę grupę jako wielokrotne ogniwo, którego moc odpowiadałaby liczbie jego elementów. Ruch okrężny też nie byłby niczym nadzwyczajnym, gdyż występuje on w naturze. Wszystkie ciała niebieskie poruszają się koliście. Byłby to więc mały odpowiednik powszechnego ruchu wszechświata, czy raczej dowód na to, że jakiś nieznany nam dotąd czynnik w określonych warunkach może wzbudzić u małych przedmiotów energię podobną do tej, która napędza planetę. Jednak obserwowany ruch nie zawsze był okrężny. Często był przerywany i nieregularny. Przedmiot był energicznie wstrząsany, wywracany, popychany w dowolnym kierunku i wbrew wszelkim zasadom statyki unoszony nad ziemię i bez oparcia utrzymywany w powietrzu. Fakty te można było wyjaśnić tylko działaniem jakiegoś niewidzialnego czynnika fizycznego. Czyż nie jesteśmy świadkami zjawisk, w których energia elektryczna niszczy budowle, wyrywa drzewa z korzeniami, odrzuca na znaczną odległość, przyciąga lub odpycha nawet najcięższe ciała? Dziwne hałasy i stuknięcia, jeśli przyjmie się, że nie są jednymi ze zwyczajnych efektów towarzyszących rozsychaniu się drewna lub następstwem innego przypadkowego bodźca, mogłyby być następstwem zagęszczenia się pewnego ukrytego fluidu. Oczyż elektryczność nie wywołuje nawet bardzo silnych hałasów? Do tego momentu wszystko można by zaliczyć do faktów czysto fizjologicznych i fizycznych. Bez wychodzenia poza krąg tego rodzaju problemów, istniało tu pole do podważnych badań, z pewnością godne uwagi naukowców. Dlaczego z niego nie skorzystano? Przykro powiedzieć, lecz stało się tak z przyczyn kolejny raz potwierdzający lekkomyślność ludzkiego ducha. Przyczyniła się do tego głównie pospolitość przedmiotu, najczęściej używanego w trakcie pierwszych eksperymentów. Jakiż wpływ wywiera często jakieś słowo na sprawę niezmiernej wagi? Nie przypuszczając, że ruch mógłby dotyczyć także jakiegokolwiek innego przedmiotu, ograniczono się do stołów, niewątpliwie dlatego, że przedmiot ten jest najwygodniejszy i w bardziej naturalny sposób zasiada się dookoła stołu niż wokół jakiegoś innego mebla. Poza tym wysoko postawieni ludzie są czasem tak bardzo dziecinni, że kilku z nich uznało za rzecz niegodną ich honoru zajmowanie się czymś, co postanowiono nazwać tańcem stolików. Jest to więc możliwe, że gdyby zjawisko zaobserwowane przez Galianiego zostało zauważone przez osoby niewykształcone i otrzymało śmieszną nazwę, pewnie dziś porównywano by je do zabawy z czarodziejską pałeczką. Bo też który naukowiec nie uważałby, że poniżej jego godności jest zajmowanie się żabim tańcem? Kilku z nich jednak, na tyle skromnych, że zgodzili się przyznać, iż natura nie powiedziała zapewnie swego ostatniego słowa, postanowiło sprawę rozwikłać, by uspokoić sumienie. I okazało się, że zjawisko nie zawsze odpowiada ich oczekiwaniom. Co więcej, że nie dochodzi do niego zawsze, gdy tego chcieli oraz w sposób, w jaki chcieli. Dlatego też ich konkluzje były sprzeczne z wcześniejszymi założeniami.
Na przekór tego stoliki przestały się obracać i możemy tu powtórzyć za Galileuszem, a jednak się ruszają. Powiedzmy więcej, faktów namnożyło się tyle, że dziś przyznaje się im prawo bytu. Nam zaś pozostaje już tylko poszukać racjonalnych wyjaśnień. Czy z faktu, że zjawiska te przebiegają nie zawsze w ten sam sposób oraz niezależnie od woli i wymagań obserwatora, można wywnioskować, że są nierealne? Czy zjawiska elektryczne i chemiczne także nie wymagają określonych warunków oraz czy należy im przeczyć, jeśli zachodzą pomimo tych warunków? Czy wobec tego dziwnym jest fakt, że ruchy przedmiotów na skutek oddziaływania ludzkiego fluidu także wymagają pewnych okoliczności, a do zjawiska nie dochodzi wtedy, gdy eksperymentator ze swej strony chce doprowadzić do niego, bo taki ma kaprys, bądź też dostosować je do znanych mu praw, nie biorąc pod uwagę, że nowe zjawiska rządzą się być może nowymi prawami? Poza tym, aby poznać te prawa, należy przebadać warunki, w których mają miejsce fakty, a badania takie mogą być prowadzone wyłącznie na zasadach starannej, uważnej i czasem długotrwałej obserwacji. Lecz, mówią niektórzy, często widać w tym wszystkim oczywiste oszustwo. Dlatego pytamy ich najpierw, czy są pewni oszustwa? Czy może uznali za oszustwo zjawiska, których nie potrafili wytłumaczyć, jak prosty wieśniak, który eksperymentującego profesora fizyki uznał za magika. Nawet jeśli przyznamy, że czasem mieliśmy do czynienia z iluzją, to czyż jest to powód do zanegowania faktu? Czy powinniśmy zanegować fizykę, jeśli kilku prestidigatorów śmie się nazwać fizykami? Zawsze należy brać pod uwagę charakter osób i stwierdzić, czy mają powód, by oszukiwać. A jeśli chodzi tylko o żart, bawić się można przez chwilę, natomiast żart przeciągany w nieskończoność staje się nudny zarówno dla oszusta, jak i oszukiwanego. Poza tym, w samym oszustwie rozprzestrzeniającym się od jednego krańca świata do drugiego oraz uprawianym przez osoby jak najbardziej poważne, szanowane i wykształcone, już jest coś nadzwyczajnego, jako w zjawisku samym w sobie. Jeżeli zjawiska, którymi się zajmujemy, ograniczałyby się wyłącznie do ruchów przedmiotów, pozostałyby one, jak już stwierdziliśmy, w kręgu zainteresowań nauk fizycznych. Tak się jednak nie stało. Było dane im doprowadzić nas w pobliże niezwykłych faktów. Nie wiadomo już, z czyjej inicjatywy uznano, że impuls dawany tym przedmiotom nie jest jedynie przejawem działania jakiejś ślepej siły mechanicznej, lecz że w ruchu tym w sposób oczywisty daje o sobie znać jakiś czynnik inteligentny. Od momentu, gdy droga ta została otwarta, uzyskano zupełnie nowe pole obserwacji. Uniosła się zasłona ukrywająca przed nami wiele tajemnic. Czy rzeczywiście istnieje jakaś inteligentna siła? Oto jest pytanie. Jeżeli siła taka istnieje, to czym jest? Jaka jest jej natura, jej pochodzenie? Czy ma nad ludzkością przewagę? Takie pytania zrodziło się w następstwie tego pierwszego. Do pierwszych inteligentnych manifestacji doszło przy pomocy stołów, które unosiło się i jedną z nóg stukało kilkakrotnie, odpowiadając w ten sposób na zadawane pytania. Tak albo nie, odpowiednio do ustaleń. Aż do tego momentu nic z pewnością nie przekonałoby sceptyków, bowiem można by tu było doszukiwać się działania przypadku. Następnie utrzymano bardziej rozwinięte wypowiedzi przy pomocy liter alfabetu. Ruchomy przedmiot wykonywał określoną liczbę stuknięć odpowiadającą liczbie porządkowej litery w alfabecie, tworząc w ten sposób wyrazy i zdania będące odpowiedziami na zadawane pytania. Trafność odpowiedzi i ich zgodność z pytaniami wywołały ogromne zdziwienie. Zapytana o swą naturę, odpowiadająca na pytanie tajemnicza istota stwierdziła, że jest duchem czy geniuszem. Podała swoje imię i dostarczała licznych informacji o swojej osobowości. Okoliczność ta jest wyjątkowo godna podkreślenia. Nikt nie pomyślał o duchach, próbując wytłumaczyć owo zjawisko.
To ono samo odkryło się przed nami swą przyczynę. W naukach ścisłych często wysuwa się hipotezy celem uzyskania bazy dla swych rozważań. W tym przypadku było zupełnie inaczej. Taki sposób komunikowania się był długotrwały i niewygodny. Duch sam, co jest kolejnym faktem godnym odnotowania, wyznaczył inną metodę. Jedno z tych niewidzialnych stworzeń doradziło przymocowanie ołówka do koszyka bądź innego przedmiotu. Koszyk ten, stojący na kartce papieru, poruszany był z taką samą nieznaną siłą, którą kołysał stołami. Jednak zamiast zwykłego, regularnego ruchu, ołówek rysował litery, które tworzyły wyrazy, zdania i całe wypowiedzi zajmujące wiele stron, dotyczące najwyższego rzędu problemów związanych z filozofią, moralnością, metafizyką, psychologią i temu podobne. A następowało to tak szybko, jakby pisano ręcznie. Wskazówkę tę zarejestrowano jednocześnie w Ameryce, w Francji i w innych krajach. Oto słowa, za pomocą których została przekazana w Paryżu 10 czerwca 1853 roku jedynemu z zagorzałych adeptów teorii spirytystycznej, który od dawna, od roku 1849, zajmował się wywoływaniem duchów. Przynieś z sąsiedniego pokoju koszyczek, przymocuj do niego ołówek, połóż to na papier, a na brzegu koszyczka połóż swe palce. Po kilku chwilach koszyczek poruszał się, a ołówek bardzo czytelnie napisał następujące zdanie. Kategorycznie zabraniam ci mówić o tym komukolwiek. Następnym razem, gdy będę pisać lepiej. Przedmiot, do którego przytwierdza się ołówek, jest tylko narzędziem. Jego natura i forma nie mają tu żadnego znaczenia. Poszukiwano więc najwygodniejszego rozwiązania, i to dlatego wiele osób używa w tym celu deseczki. Koszyk czy deseczka mogą być poruszane wyłącznie pod wpływem osób wykazujących ku temu specjalne zdolności i nazywanych mediami, to jest pośrednikami czy łącznikami między duchami a ludźmi. Warunki, w których rozwija się taka zdolność, zależą jednocześnie od czynników natury fizycznej i psychicznej. Jeszcze do końca niezbadanych. Istnieją bowiem media w każdym wieku, każdej płci, znajdujące się na wszystkich stopniach rozwoju intelektualnego. Poza tym zdolność ta rozwija się dzięki ćwiczeniom. Później okazało się, że koszyk lub deseczka były jedynie przedłużeniem ręki, a medium, własnoręcznie trzymając ołówek, pisało pod wpływem jakiegoś impulsu, niezależnie i wręcz gorączkowo. Tym sposobem komunikowanie stało się szybsze i łatwiejsze i bardziej kompletne. Dziś jest to najpopularniejsza metoda postępowania, tym bardziej, że liczba osób obdarzonych taką zdolnością jest znacząca i zwiększa się z każdym dniem. Doświadczenia ujawniły w końcu inne formy tej zdolności. Dowiedziano się też, że komunikować się z duchami można równie dobrze przy pomocy mowy, słuchu, wzroku, dotyku, a nawet za sprawą bezpośredniego pisania duchów, to jest bez pomocy ręki medium czy ołówka. Po stwierdzeniu tych faktów pozostało jeszcze ustalenie głównego problemu, mianowicie funkcji medium w procesie otrzymywania odpowiedzi, a także na ile odbywa się to mechanicznie, na ile zaś z udziałem psychiki. Problem ów mogą wyjaśnić dwie zasadnicze okoliczności, których nie powinien przegapić uważny obserwator. Pierwszą z nich jest sposób, w jaki koszyczek porusza się pod wpływem medium, podczas gdy ono tylko trzyma palce na jego krawędzi. Badania dowiodły niemożności jakiegokolwiek kierowania koszyczkiem przez medium. Niemożność ta staje się jeszcze bardziej oczywista w chwili, gdy dwie lub trzy osoby jednocześnie opierają swe ręce na koszyczku. Byłaby koniecznie naprawdę nadzwyczajna zgodność ruchów i prócz tego absolutna jedność myślni, gdyby osoby te próbowały dać tę samą odpowiedź na zadane pytanie. Inny fakt, nie mniej osobliwy, wprawia jeszcze większe zakłopotanie. Chodzi to o radykalną zmianę charakteru pisma w momencie zmiany manifestującego się ducha. Za każdym razem, gdy duch ten powraca, jego charakter pisma
jest taki sam jak poprzednio. Medium musiałoby więc trenować zmianę charakteru pisma na dziesiątki różnych sposobów, a zwłaszcza zapamiętywać charakter pisma przynależny konkretnemu duchowi. Druga okoliczność wynika z samej natury odpowiedzi, które najczęściej, a zwłaszcza gdy dotyczy spraw abstrakcyjnych lub naukowych, wyraźnie przewyższają wiedzę i czasem nawet możliwości intelektualne medium. Zresztą ono najczęściej nie jest świadome tego, co jest pisane pod jego wpływem. Często nie zwraca uwagi, czy nawet nie rozumie zadawanego pytania, gdyż można to uczynić w obcym dla medium języku, a nawet w myślach, zaś odpowiedź może zostać udzielona także w innym języku. W końcu często zdarza się, że kosz pisze spontanicznie, bez uprzedniego zadawania pytania, informując o rzeczach zupełnie nieoczekiwanych. W pewnych przypadkach odpowiedzi są tak mądre, głębokie i trafne, uwidaczniają się w nich tak podniosłe i przepiękne myśli, że mogą one pochodzić wyłącznie od jakiejś wyższej inteligencji, charakteryzującej się najczystszą moralnością. Innym razem są tak bezmyślne, lekkomyślne i trywialne, że rozsądek nie pozwala sądzić, iż pochodzą z tego samego źródła. Tę różnorodność języków można wytłumaczyć jedynie różnicami istniejącymi między manifestującymi się inteligencjami. Czy źródłem tych inteligencji jest ludzkość? Czy znajduje się ono poza nią? To zasadniczy problem, którego kompletne wytłumaczenie, takie jakiego dostarczyły nam same duchy, zawarto w tej publikacji. To oczywiste zjawiska mające miejsce poza zwyczajnym kręgiem naszych obserwacji, nie w tajemniczych okolicznościach, lecz w świetle dnia zaobserwować je i potwierdzić może każdy człowiek, gdyż nie są przywilejem jednostki, lecz własnej woli uczestniczą w nich codziennie tysiące ludzi. Zjawiska te z pewnością mają jakąś przyczynę, a ponieważ uwidacznia się w nich oddziaływanie jakiejś inteligencji i jakiejś woli, dlatego wykraczają poza sferę czysto fizyczną. Wymyślono na ten temat wiele teorii. Za chwilę rozpatrzymy je i stwierdzimy, czy tłumaczą wszystkie fakty łączące się z tym zagadnieniem. Zanim jednak do tego dojdzie, załóżmy istnienie istot odrębnych od człowieka. Skoro takie wyjaśnienie podają manifestujące się inteligencje i rozważmy to, co do nas mówią.